zimno, ciemno, sam tak de facto nie wiem, gdzie my jesteśmy, ale jedno jest pewne, w niedzielę na licytacji w zamku będzie gorąco. My ze swojej strony przekazujemy przedmioty, które udało nam się zebrać, więc bardzo dziękujemy bratankom, które przekazały nam swoją nową płytę Bratanki grają Skaldów z podpisami wszystkich artystów. Dziękujemy Adzie Fijał, która również przekazała nam swoją płytę z podpisami. Ada Fijał, aktorka, wokalistka, bardzo fajne utwory w stylu retro. Książka przekazana przez rzecznika prasowego Krakowi na temat całej historii tego najstarszego klubu w Polsce z podpisem Arka Radomskiego, czyli obecnego kapitana Krakowi. Dziękujemy wszystkim, którzy chcieli się włączyć w tą akcję, ale niestety ich przedmioty nie doszły na czas. W późniejszym terminie postaramy się je wylicytować, jeżeli tylko do nas dotrą. A teraz jeden z przedmiotów wręcz nam ktoś osobiście. Zobaczcie, kto to jest. Szybka teleportacja. Ze mną Łukasz Cegliński, zespół Happy Set. Zgadza się? Tak, zgadza się. Jesteście po koncercie w Radzionkowie? Też się zgadza, tak. Jesteśmy po koncercie w Radzionkowie, ale parę dziesiąt kilometrów od Radzionkowa, w Katowicach, w hotelu, tak. Ale zgadza się. Łukasz, i teraz kolejna rzecz, która też się zgadza, czyli masz coś do przekazania na niedzielną licytację, która odbędzie się w Żywcu? Tak, mam. Pochwal się, co masz? No nic ciekawego. Mam naszą ostatnią płytę z podpisami. Myśmy tutaj namalowali choinki i napisali, że wesołych świąt. Także tą płytę przekazujemy na licytację. Mam nadzieję, że za jakąś taką sensowną kwotę pójdzie i wszyscy się będą z tego, powiedzmy, cieszyć. No i a przy okazji chcieliśmy pozdrowić wszystkich użytkowników portalu żywiecki24.pl. Łukasz, korzystając z okazji, czego wam można życzyć na święta i w nowym roku? Płytę nagrywamy w lutym, więc może weny, otwartej głowy i takich rzeczy, no. W takim razie tego wam życzę i do zobaczenia. Dziękujemy pięknie.